Witam serdecznie. Dzisiaj zaprezentuję Ci standardy kształcenia w naszej uczelni. Ponadto przybliżę specyfikę uczenia się osób dorosłych, a w dalszej kolejności zaprezentuję dwa tryby kształcenia – synchroniczny oraz asynchroniczny. A wszystko po to, aby przybliżyć Ci proces edukacji. Standard kształcenia to przewodnik, który został opracowany przez metodyków, a także specjalistów zajmujących się e-learningiem. Skierowany jest w głównej mierze do wykładowców, którzy chcą w sposób atrakcyjny i angażujący prowadzić zajęcia ze studentami, w oparciu jeszcze o nowoczesne technologie, platformy e-learningowe, a także szereg narzędzi i aplikacji, które będą wspomagały proces dydaktyczny. Warto zwrócić uwagę na trzy elementy, które stanowią podstawę procesu dydaktycznego. Po pierwsze, jest to karta przedmiotu. Po drugie, jest to także kurs e-learningowy znajdujący się na platformie Moodle. A po trzecie, zespół, przedmiot, który jest zakładany w środowisku Microsoft Teams. W standardzie kształcenia została także uwzględniona specyfika uczenia się ludzi dorosłych. Warto zadać sobie pytanie, w jaki sposób uczą się ludzie dorośli? Osoby dorosłe uczą się w szczególności bazując na swoim doświadczeniu, które zdobyli na wcześniejszych etapach swojego życia. Dlatego wykładowcy, pracując ze studentami, bazują w głównej mierze na różnych aktywizujących metodach uczenia się – pracy grupowej, case study, dyskusji czy burzy mózgów. Dorośli uczą się tego, co uważają za użyteczne, możliwe do wykorzystania w praktyce. Siłą napędową dla nich jest także motywacja wewnętrzna, więc warto pamiętać o tym, żeby z różnych ćwiczeń, szkoleń, wykładów wynosić jak najwięcej dla siebie, szukać pozytywów w każdym aspekcie tego procesu. David Kolb patrzył na proces uczenia się jako na pewien cykl, w którym główną rolę odgrywają takie cztery elementy. Przede wszystkim jest to doświadczenie jednostki, doświadczenie osoby dorosłej, a także jego analiza. Drugim elementem jest refleksyjna obserwacja. To doświadczenie osoby dorosłej poddawane jest analizie i ujmowane z różnych perspektyw. Trzecim elementem jest abstrakcyjna teoria. I tutaj zaczynamy wyciągać wnioski z doświadczenia. Czwartym elementem jest aktywne eksperymentowanie. To ostatni etap, bardzo ważny, gdyż osoba ucząca się zmienia swoje zachowanie, zmienia swoje postawy i zaczyna eksperymentować pod wpływem nowej wiedzy, by sprawdzić, czy nowe wypracowane teorie są przydatne i możliwe do wykorzystania w podejmowaniu różnych decyzji w rzeczywistości. Jakie są warunki efektywnego uczenia się ludzi dorosłych? Ludzie dorośli sami chcą decydować, czego chcą się uczyć oraz za co chcą wziąć odpowiedzialność. Chcą wiedzieć, dlaczego potrzebują się uczyć. Chcą i potrzebują uczyć się poprzez swoje doświadczenie. Podchodzą do uczenia się jako do rozwiązywania problemów. Uczą się najlepiej, gdy temat szkolenia jest dla nich bardzo wartościowy i przydatny. W standardzie kształcenia bardzo ważną rolę odgrywa e-learning. W naszej uczelni pracujemy z wykorzystaniem platformy Moodle, a także narzędzia, jakim jest Microsoft Teams. Kurs e-learningowy na platformie Moodle podzielony jest na dwie części. W pierwszej części znajdują się materiały ogólne, informacyjne, kontakt do wykładowcy, karta przedmiotu, literatura. W drugiej części znajdują się tematy zajęć, czyli treści dydaktyczne. Każdy temat zajęć podzielony jest na takie trzy elementy. Co student powinien zrobić przed zajęciami, co rozwiązać, jaki materiał przygotować. Drugi element to czym student będzie zajmował się w trakcie zajęć. W tym miejscu powinny odnaleźć się materiały od wykładowcy. Trzeci element dotyczy tego, co student powinien przygotować, zrealizować po zajęciach. Co od nas otrzymujesz w trakcie zajęć? Po pierwsze, uzyskujesz dostęp do angażujących materiałów dydaktycznych. Po drugie, możesz korzystać z wielu ćwiczeń, a także zadań praktycznych. Po trzecie, możesz przeglądać case study, a także bazować na realnych przykładach. Co najważniejsze, masz także możliwość nieustannego kontaktu z wykładowcą poprzez różne narzędzia online.
Jakich aktywności i materiałów możesz oczekiwać od swoich wykładowców? Wykładowcy, przygotowując zajęcia dydaktyczne, bazują na prezentacjach multimedialnych, narzędziach dostępnych z poziomu platformy Moodle, są to różne pliki, teksty, quizy, narzędziach dostępnych z poziomu Microsoft Teams, na przykład OneNote, a także materiałach przygotowanych w różnych aplikacjach internetowych, Quizlet, Kahoot, Mentimeter czy Miro. Ponadto wykładowcy oferują różne formy kontaktu poprzez e-mail, platformę Moodle, a także Teams. W ramach wybranych przedmiotów są dostępne skrypty do zajęć, tak zwane manuale, a także kursy e-learningowe czy materiały wideo. A co Ty możesz zrobić? Systematycznie ucz się z materiałów udostępnianych przez wykładowców, aktywnie słuchaj, bądź zaangażowany w trakcie zajęć, komunikuj się z wykładowcą, a także z innymi studentami, zadawaj pytania, ponadto stosuj różne sposoby pomagające w zapamiętywaniu informacji. Takimi sposobami mogą być na przykład mnemotechniki, czyli techniki pamięciowe, zarówno proste, jak i złożone. Do prostych możemy zaliczyć akronimy, inaczej skrótowce, akrostychy, rynonimy, skojarzenia, układanie twórczych zdań, a do bardziej zaawansowanych, złożonych, możemy zaliczyć łańcuchową metodę skojarzeń, metodę słów wieszaków, czy bardziej zaawansowaną, pałac pamięci. Warto by było, żebyś pamiętał jeszcze o powtórkach. Według Tonego Buzana to one stanowią klucz do skutecznej nauki. Pierwsza powtórka powinna odbywać się po godzinnej sesji nauki. Powinna trwać od 5 do 15 minut. Drugą powtórkę zrób następnego dnia i powinna być ona trochę krótsza, od 2 do 4 minut. Po tygodniu zrób trzecią powtórkę. Najlepiej, żeby nie trwała dłużej niż 2 minuty. Dzięki powtórzeniu materiału Twoja wiedza trafi do pamięci długotrwałej, która odgrywa kluczową rolę w procesie uczenia się. Jakie metody możesz wykorzystać w procesie uczenia się? Warto, żebyś pamiętał o metodzie Cornella, mind mappingu, sketchnotingu czy technice Pomodoro. Dzięki metodzie Cornella możesz sprawnie stworzyć notatkę. Przygotuj sobie kartkę A4. Na samej górze nadaj tytuł swojej notatce. Po lewej stronie zamieść najważniejsze elementy, które będą odwoływały się do notatki. Słowa kluczowe, jakieś fakty, odniesienia. Po prawej stronie, w najszerszej kolumnie, przygotujesz notatkę. Notuj w niej najważniejsze informacje, zagadnienia. Listuj i twórz punkty. Unikaj pisania notatek za pomocą pełnych zdań. Wykorzystuj symbole, rysunki, jakieś skróty. I w ten sposób zanotujesz najważniejsze informacje. W dolnej części kartki dokonaj podsumowania. Napisz 1-2 zdania, które będą zwięźle opisywały notatkę. Technika Pomodoro polega na tym, że skupiasz się maksymalnie 50 minut na bardzo intensywnej nauce, na jakimś zadaniu. Później 10 minut robisz sobie przerwy, masz chwilę relaksu, czas dla siebie. Następnie bardzo znowu intensywnie uczysz się, to jest znowu 50 minut, zajmujesz się jakimś innym zadaniem, jakąś inną aktywnością. W dalszej kolejności robisz sobie 30-minutową przerwę na relaks, drzemkę czy posiłek. Aby maksymalnie skupić się na nauce, pamiętaj o tym, żeby unikać tak zwanych rozpraszaczy. Wyłącz telefon, a także nie korzystaj w tym czasie z internetu. Ostatnią metodą jest metoda mind mappingu, opracowana przez Tonego Buzana. Mapy myślowe pozwolą Tobie w kreatywny sposób stworzyć notatkę wizualną. Dzięki mapom myślowym spojrzysz bardzo szeroko na dany problem. Będziesz go widział od ogółu do szczegółu. Także będziesz dostrzegał liczne powiązania i zależności. Mapę myślową możesz stworzyć w sposób analogowy, a także cyfrowy. Będzie Ci potrzebna kartka A4, kolorowe pisaki bądź kredki. Jeśli chcesz przygotować mapę myślową w aplikacji cyfrowej, możesz skorzystać z następujących narzędzi: Kaggle, Mindomo czy Xmind. A teraz pokażę Ci kilka map myślowych stworzonych przez moich studentów.
Standardy kształcenia są takim drogowskazem dla wykładowcy, który chce w jak najlepszy sposób przekazać Tobie wiedzę. Wszystko zależy od Ciebie, w jaki sposób z tego skorzystasz.